Gościem magazynu Fighter Maciek Sulenski. Cześć Maciek. Witam się, Maryśko. Bo ty jesteś gościem, który zna swoją wartość, co pokazałeś choćby walką z Proxą, ale zastanawiam się, ile masz pokory, jeśli by była taka sytuacja, że regularnie byś dostawał zawodników, wiedziałbyś o nich kilka dni przed startem i byś tam był, mówiąc brzydko, przystawką na tych galach, żebyś się nie opadł do tej amerykańskiej telewizji, to jesteś w stanie na jakiś czas mieć taką pokorę, czy będziesz się upominał o swoje? Ale ja już mówiłem od początku, ja jedę na amerykański rynek, zbudować swoją markę. Ja tam nie jestem żadną gwiazdą, tak? Ja muszę spokojnie budować swoją markę, swoje nazwisko, muszę wygrywać z lepszymi zawodnikami, ale jednocześnie wiem, że już stać mnie na walki z, może na pewno nie z czołówką, ale z tymi zawodnikami już, z takim zawodnikiem jak Caleb Truauk. Bez problemu mogę już wychodzić do ringu i boksować, bo mówię, no mam 20 walk na koncie, 26 lat, już też chciałbym po prostu się spróbować z kimś mocnym, ale mówię, spokojnie, najpierw trzeba wybudować nazwisko. Wymieniłeś tego rywala, pisałeś do niego na Twitterze, czy to teraz taki pomysł, żeby być trochę bardziej może aktywnym i tak jak sobie z Proxą troszeczkę wywalczyłeś przez wywiady, że akurat doszło do tego starcia, bo po prostu ludzie usłyszeli, że jest taka walka możliwa, chciałbyś częściej tam na Twitterze komuś pisać, czy mówić w wywiadach? Teraz się powiem tak, ogólnie boks jest taką dyscypliną, że trzeba się też tak naprawdę upominać o te walki, tak? Myślę, że na pewno jest to pomocne. Jest to pomocne takie wyzwanie przeciwników do walki. Łatwiej zorganizować te walki. Myślę, że z takim Truauksem organizacja walki nie byłaby wcale taka trudna. Mamy wspólnego menadżera, boksowaliśmy na innej gali, a więc dopięcie takiej walki myślę, że nie byłoby tak naprawdę żadnym problemem. A miałeś jakieś takie sytuacje, że już miałeś dosyć boksu? Oczywiście, że tak, ale to nie raz. Ale to już dawno temu. Też na czasów amatorskich, kiedy przegrywałem takie głupie walki, też miałem dosyć, że rzucałem rękawicami. Ale rozmawiałem z rodziną, z przyjaciółmi, z trenerami, namawiali mnie do tego, żebym boksował. W boksie zawodowym chyba jeszcze takiej sytuacji nie było. Na razie ta kariera się rozkręca, jeszcze takiego dołu nie było, chociaż przed walką z Proxą, kiedy ta ręka mi dokuczała, też już miałem dosyć. Nieraz rzucałem rękawicami, wychodziłem z sali. No ale trzeba się szybciutko podnieść, pozbierać do kupy, poukładać sobie w głowie pewne rzeczy i do roboty. Nie ma co się żalać nad sobą. Ale kiedy widzisz na przykład takie werdykty, jak spotkały Masternaka, FRPA, to nie myślisz, że jest to lekkie przegięcie już, to co się dzieje czasami? No to akurat wynik, jeżeli chodzi o walkę Masternaka, FRPA, to jest skandal na skalę światową. To jest w ogóle, ja nie wiem jak to w ogóle przeszło, jak się tym nikt nie zainteresował, prawda? Dziwne to wszystko wygląda, dziwnie. Mi się wydaje, jakiś musiał układ chyba pójść, bo taki wałek to jest no nie do pomyślenia. No na pewno domyślam się, co czuje Mateusz Masternak, który wygrał walkę, dali mu tak jakby przegraną, że pewnie na pewno ma wszystkiego dosyć. Zresztą rozmawiałem z nim, mówił, że na początku był załamany, ale teraz doszedł do siebie, już jest wszystko okej. Okay. Ale na pewno takie sytuacje nie napędzają. Powiedz mi, a jak ty się motywujesz do treningu w okresie takim, kiedy nie masz jeszcze pewnej walki, terminu, rywala? Czym się mobilizujesz? Bo przed Proxą to wiedziałeś szansa, tutaj debiut w USA, a teraz gdzie znajdujesz tą mobilizację? Już taka, po prostu traktujesz to jako pracę? Nie, traktuję to jak coś, co chcę spełnić. Ja chcę spełnić swoje marzenia, ja mam cel, chcę być mistrzem świata. A jeżeli chcę się dojść do perfekcji, chcę być się najlepszym, no to nie przygotowuję się 2 miesiące do walki, potem się robi ty miesiąc czy półtora miesiąca luz, bo tam się nigdzie nie dojdzie, prawda? Jestem zawodnikiem, który musi się cały czas uczyć, musi szkolić swoją obronę, szkolić swój atak, cały czas nabierać nowego doświadczenia, być coraz lepszym i codzienna praca tylko w tym pomaga, no innej drogi nie ma. I ostatnie pytanie, dopytam cię jeszcze o te Stany. Jeżeli byś tam się chciał przenieść, to tam do Artura Szpilki, czy jakieś inne miejsce, jest ci wszystko jedno? Znaczy wszystko jedno mi nie jest, bo też chciałem dostać jakiegoś dobrego trenera. No padały propozycje z trenerem Chikorywasem w Miami trenować. Jest też pomysł, żebym trenował w Houston właśnie u Artura Szpilki. Zresztą Artur Szpila pisze do mnie, rozmawiamy, mówi, że mnie ogłosi, że bardzo chętnie by mnie widział, że z Ronnie Shieldsem też rozmawiał. Ronnie Shields też widział mnie na walce w Chicago. Też byłby zainteresowany współpracą. No więc mówię, no ja jestem otwarty, ale ja chcę, ale praca jest coś innego. No, mam ludzi dookoła. W każdym klubie sportu walki znajdziecie osoby, które zaszczycają matę swoją obecnością, ale kierują nimi różne powody. Typy fightera? Bezwzględnie tak. Dzisiaj poznacie kilka z nich.
about the money. Let's go. What am I gonna do with all this money? Dzień dobry. Chciałbym cię zapisać. Chciałbym od razu wykupić karnet, myślę rok z góry. Po ile tego kurski? 120, dobra, to dwie poproszę, tą czarną i białą. To tak, saszetka też. Te obcisłe, takie, nie wiem jak to się nazywa. Tak, to dwa. Spodenki i bandaże i rękawice myślę też się przydadzą. Nabi tam na żydowskie pianino. 3800, reszta dla ciebie. Ostatni trening. Chciałbym się zapisać na KSW. Nie, na KSW. Dzień dobry. Cześć, co tam? Chciałbym zacząć KSW dzisiaj trenować. MMA? KSW. Widziałem chyba MMA. W telewizji KSW. A, to tam widzę. Ej, 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 kolego, co ty robisz? Co ty robisz? Co? Luźnij trochę. Pierwszy to jest. Nie przygadzamy w tym, tylko wywracamy do pozycji. No, dobrze. Dobra, całkiem nieźle. Dalej do góry jeszcze raz. O, niżej biodra, dobra, niżej biodra. Tu jak wchodzę, kolano do maty, niżej bioderki, okej? Okay? O, żeby miał z czego potem wynosić, dobra? Dobra. Jasne. No? Po co ta noga do maty? Bo ja to żeby... mogę bez tej nogi do maty tak złapać. Ale biodra muszę wrócić. Biodra muszę wrócić. Ja mam silne plecy i poradzę sobie bez tej nogi do maty. To... Nie, panowie. Do każdego kopnięcia musi być skręt bioder. Wiesz, to mi generuje siłę, to mi generuje złożenie na kopnięcia. Tak, wiesz, mocno. Także dokręcamy bioder. Nie, mam właśnie pytanie, bo po co to się skręca biodra? No, szczerze mówiąc, to jest ryzykowne strasznie. Jak się skręca biodra, stoi się na jednej nodze, też można się przewrócić, nie? Opinamy, dobry. O, dobry trójkącik, dobry. Wiesz, ja mam pytanie, dlaczego to się nazywa trójkąt? Coś, nie wiem, nie próbuję sobie odpowiedzieć, nie mogę. Dlaczego trójkąt akurat, a nie kwadrat? Check-in, Copacabana. Zobaczymy, ile jajków dziś dostanę. Cenerze zrobi mi cenę profilówkę na Facebooka. Weźcie do roboty. 20 lajków na Facebooku, 13 polubień na Instagramie, na Twitterze 14 odsłoń. To jeszcze szybkie selfie na Tinder. Nie, ale bez sensu. Zobacz, pokaż tą tarczę. Ja nie wiem, wszystko ci trzeba pokazywać. Lewy, prawy i dokręcasz, tak? Skręcasz się, musi być łokieć, musi być wysoko schowany za bark, tak? Nie, panowie, zacznijcie od początku, tak? Wepnij go. Wszystko ciasto ma być, tak, za triceps, tak. I dokręć to, tak. Pyk. O. Ale nie, no zobacz, ile miejsca może to już wyjął. Hej, kolego, ale ja tu jestem trenerem. Wróć do ćwiczenia.
Trenerze, to jak było? Tak, bardzo ma być. Dobrze, dobrze.